Kluczowy temat. Łukasz Kaźmierczyk, kłaniam się Państwu. Dziś ostatnia sesja Rady Miasta Poznania przed wakacyjną przerwą. Bynajmniej nie zapowiada się kanikułowo i leniwie. Co najmniej jeden z punktów obrad wzbudza spore kontrowersje. W naszym studiu poznańscy radni z dwóch przeciwnych stron barykady. Tomasz Lipiński, Platforma Obywatelska, Mateusz Rozmiarek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Proponuję jednak, żebyśmy cofnęli się najpierw o kilka dni. Sejm uchwalił przepisy, które mają radykalnie zmienić stawki opłat za parkowanie w centrach miast. Mówi się nawet o parkowaniu za 10 zł, niemalże za godzinę. Jak panom podoba się ten pomysł? Czy pomysł jest generalnie dobry, ponieważ parkowanie w strefie, opłaty za parkowanie w strefie nie ma tylko, to nie jest tylko element fiskalny dojenia mieszkańców, to ma też spowodować, żeby tych miejsc w centrum było więcej, żeby była rotacja. Ciekawe słowo, tylko dojenia. Żeby była rotacja tych miejsc, bo tak naprawdę około 1/4 ruchu w centrum powodują kierowcy, którzy szukają miejsca do parkowania. Bo jeżeli parking kosztuje niecałe 4 zł w tej chwili za godzinę, to opłaca się postawić samochód i wrócić po niego następnego. Tak, ustawowo nie może nawet kosztować za pierwszą godzinę, chyba więcej. Dokładnie. W związku z czym te wyższe opłaty spowodują, że ta rotacja będzie większa, że ludzie naprawdę przyjadą do miasta, do centrum tylko samochodem, tylko po to, żeby załatwić swoje najważniejsze sprawy i z tego centrum będą wyjeżdżali, zwalniając miejsce dla następnych po to, żeby więcej ludzi mogło z tego jednego miejsca skorzystać. Mateusz Rozmiarek. Przede wszystkim należy jednak podjąć szerokie konsultacje, chociażby z Radą Osiedla i sprawdzić, czy faktycznie tego typu podwyżka sprawdziłaby się w mieście, bo przypomnijmy, że Sejm faktycznie zaproponował tego typu rozwiązania, natomiast to jest po raz kolejny wyjście naprzeciw samorządom, które dostają po raz kolejny jakieś konkretne narzędzie, którym mogą regulować. To nie jest tak, że obligatoryjnie 9,90 będzie w Poznaniu, bo mamy do czynienia z widełkami, wobec czego możemy zostawić sytuację taką, jaką jest, możemy zwiększyć, możemy zmniejszyć. To już jest tylko i wyłącznie decyzja struktur tutaj lokalnych, władz wykonawczych i myślę, i Rady Miasta Poznania oczywiście. Myślę, że szerokie konsultacje są potrzebne. Faktycznie, no wiemy doskonale, że ten ruch przede wszystkim generują osoby, które szukają tego miejsca parkingowego, ale pamiętajmy, że w obrębie Starego Miasta często pracują też osoby, które mobilnie jeżdżą po różnych punktach i to też zwiększa dodatkowo ten ruch, który jest niepożądany. No, musimy to w pewnym sensie uspokoić, natomiast no, forma zaproponowana przez Sejm daje jakieś możliwości, ale dyskusja przed nami. Gdyby Rada Miasta, czy w ogóle władze kolejnych miast, bo przecież to nie tylko chodzi o Poznań, tylko duże miasta powyżej 100 tysięcy, bo przypomnę, ustawa dotyczy śródmiejskich stref płatnego parkowania. Gdyby weszła w życie w tej takiej radykalnej formie poprzez uchwały Rad Gminy, no to nie zrobią się z tego takie parkingi dla bogaczy. Że na przykład tylko ci, którzy mają pieniądze, będą parkować w centrum. Nie, to zwiększa atrakcyjność dla inwestorów budowy parkingów wielopoziomowych. Znaczy to parkowanie przykrawężnikowe, to które... Gorzej ze zwykłymi obywatelami. Nie, zwykli obywatele, zwłaszcza mieszkańcy tej strefy, oczywiście będą mieli zniżki po to, żeby oni na pewno nie będą płacić takich wysokich stawek. Natomiast wtedy to zwiększa opłacalność budowy parkingów kubaturowych i na pewno jacyś inwestorzy prywatni postawią po prostu coś, czego w Poznaniu brakuje, czyli parkingi wielopoziomowe. Tak, o tym się mówi od lat. Parkowanie przykrawężnikowe, czyli takie normalne na ulicy jest nieestetyczne, bo te ulice wyglądają brzydko z zaparkowanymi samochodami. Bywa niebezpieczne, bo bardzo często te miejsca parkingowe są w takich miejscach, że zasłaniają na przykład widoczność przejścia dla pieszych. W związku z czym ograniczanie w tym ścisłym centrum tych miejsc parkingowych, jeśli powstaną alternatywne parkingi wielopoziomowe i poprzez zwiększanie opłat spowodowanie, żeby te samochody jednak do tych parkingów podziemnych czy tych wielopoziomowych się przeniosły, jest jak najbardziej korzystne. Natomiast nie sądzę, żebyśmy w Poznaniu wprowadzili tą maksymalną stawkę, bo to jest jednak... No właśnie, to jest jednak za jaką stawką byście panowie optowali? To jest kwestia jakichś już specjalistycznych wyliczeń, ale nie chce mi się wierzyć, żebyśmy 10 zł za godzinę wprowadzili. Też mi się tak wydaje, no jest to maksimum, które być może będzie chciała stolica na przykład wdrożyć. Ja myślę, że u nas aż tak wielkiego problemu jak w innych miastach być może nie ma. Natomiast jeszcze co do tych parkingów kubaturowych, to oczywiście one powstają, natomiast doskonale wiemy, zresztą obie formacje, i Platforma Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość optowało za między innymi parkingami Park and Drive na obrzeżach, ale także zwiększeniem parkingów wielopoziomowych w centrum miasta. No pojawił się chociażby ten słynny parking za bramką. Wiemy, że jest też korzystany ten na Placu Wolności, natomiast tam regularnie mamy też sporo miejsc cały czas wolnych, wobec czego te parkingi jeszcze nie są wykorzystywane. Z naciskiem na jeszcze, ponieważ myślę, że przyczyn może być wiele, ale należy też mieszkańców uświadomić, że jednak te alternatywne miejsca parkingowe
parkingowe, których do tej pory nie było, powstają i być może warto po prostu z nich skorzystać. Przyczyna jest jedna bardzo ważna. Na tych parkingach godzina kosztuje co najmniej 4 zł, jest naliczona co każdą godzinę, w związku z czym a parkowanie w strefie na chodniku jednak jest za każdą minutę i jednak kosztuje zdecydowanie mniej, w związku z czym mieszkańcy wolą parkować. To prawda, ale być może warto to jakoś zrównoważyć, tak. I właśnie by jednak ta alternatywa była. Że zachęci jednak do korzystania z tych parkingów. Dokładnie tak. Rozgrzałem panów tematem pieniężnym, to będziemy o pieniądzach dalej rozmawiać. Dziś miejscy radni, czyli panowie między innymi, będzie się decydować w sprawie kredytu w wysokości 600 milionów złotych. To najwyższa pożyczka w historii miasta. Kredyt ma być zaciągnięty jeszcze w lipcu. Zadam pytanie, które mi się od razu rzuca w oczy. Jest aż tak źle z miejską kasą, że tak szybko idzie pożyczka? To brzmi dosyć sensacyjnie, ale tak naprawdę sensacyjne nie jest. To jest po pierwsze kilkanaście kredytów, a nie jeden duży, tylko kilkanaście małych. I tak naprawdę my w większości przeznaczamy je na spłatę poprzednich kredytów. Poprzednie kredyty, które były wyżej oprocentowane, były droższe. W tej chwili zastąpimy kredytami lepiej oprocentowanymi, korzystniejszymi finansowo dla miasta. I miasto absolutnie nie jest zadłużone. Pod koniec kadencji Ryszarda Grobelnego zadłużenie miasta Poznania wynosiło około 2 miliardów złotych. W tej chwili 1 100 milionów, w związku z czym za prezentury Jacka Kasiowiaka zadłużenie miasta Poznania systematycznie spada. Ale jeżeli czytam, że w celu zapewnienia wykonania budżetu miasta Poznania na 2018 rok, czyli już na te bieżące wydatki, niezbędne jest zaciągnięcie kredytów na rynku krajowym? Dokładnie, z tego co mi wiadomo, to brzmi groźnie. Z tego co mi wiadomo, to z tej całej puli tych 600 milionów złotych, które ma być przyznane na kredyty, na ten rok ma być aż 13 kredytów, każdy po około 41 do 45 milionów. Kolejne później będą 3 jednoroczne w wysokości 135 milionów. Następnie do 2020 roku i długoterminowe 5-12-letnie. No to moim zdaniem nie brzmi racjonalnie i tutaj pan radny wprost powiedział, że no, chcemy spłacić kredyty kredytami. No myślę, że słuchacze doskonale zdają sobie sprawę, że jeżeli zrobilibyśmy taki manewr w ognisku domowym i zaciągamy kredyt, po czym szukamy innych kredytów, by spłacać ten kredyt, no to wiemy doskonale, że struktury finansowe naszej rodziny, naszego domu nie funkcjonują za dobrze, że jednak mamy problemy finansowe, no bo... Ale to bzdura absolutna, no jeżeli... Tego typu działania radny się nie robi, jeżeli nowy kredyt jest niżej oprocentowany niż stary, to jest absolutnie racjonalne i ekonomiczne, żeby jeden niekorzystny zastąpić jednym korzystnym, w związku z czym tutaj absolutnie pod tym względem tu nie ma nic złego, a ten element sfinansowania deficytu, no to zawsze jak jest w budżecie deficyt, no to z czegoś go trzeba sfinansować. No ja widzę to zupełnie zawsze, akurat inaczej. Od zawsze jest to finansowane kredytem. Duże inwestycje, które w tej chwili ruszają. Panie radny? Właśnie tu jest też problem, na Narałowice również, który nadal nie powstał i nawet kłopota nie została również jest finansowany z kredytu, w związku z czym to wszystko... Gdzie jest finansowany, panie radny? Jeśli kredyt idzie na inwestycje, a nie na konsumpcję, na wydatki, gdzie na wydatki bieżące... Gdzie jest ta inwestycja, panie radny? No tramwaj na Narałowice ruszy... Absolutnie. Ale gdzie ruszy? Ale cały czas mówi, że ruszy. A 10 lat temu nie miał ruszyć? Ale oczywiście, że ruszy i doskonale o tym panowie wiecie. Ja zadam pytanie w takim razie wsteczne. Dlaczego kiedyś te kredyty były tak drogie, że trzeba je zastępować niższymi kredytami? No, trochę to wygląda tak, że no, szukamy lepszych warunków. To jest zrozumiałe, że się sytuacja na rynku zmienia, ale jednak no, ktoś tamte kredyty podpisywał. Ale tamte kredyty nie były jakoś skrajnie niekorzystne. No, po prostu no, zmieniło się oprocentowanie, zmieniły się stopy procentowe. Generalnie po prostu w tej chwili koniunktura jest taka, że pieniądz na rynku jest tańszy, w związku z czym warto z tego skorzystać i te stare kredyty ciut gorzej oprocentowane spłacić tymi ciut lepiej oprocentowanymi. W związku z czym ja tu nie widzę żadnej sensacji. Oczywiście sensacyjna jest kwota, bo ona faktycznie, to trzeba przyznać uczciwie, że ona jest faktycznie najwyższa w historii miasta Poznania, ale też nie jest jakoś absurdalnie wysoka. No to... A jak się to ma do zadłużenia miasta Poznania? Jak ono wygląda w tej chwili? No właśnie, są różne wyliczenia. Nie, to już przed chwilą mówiłem, w tej chwili zadłużenie miasta Poznania to jest 1 100 milionów złotych. W rekordowym okresie po euro 2012 było to prawie 2 miliardy złotych. W związku z czym zadłużenie miasta Poznania systematycznie spada. Zresztą, także dzięki takim kredytom? Zresztą agencje ratingowe, które oceniają miasto Poznań, dają Poznaniowi zawsze najwyższe noty, jakie tylko w Polsce może samorząd. To też dlatego, że w ogóle miasta dostają jakby obligę, dlatego że mają majątek, na który... Dokładnie tak, więc ja myślę, że nie trzeba kłaść akurat nacisku na te agencje ratingowe, natomiast no, my sobie możemy dyskutować tutaj sucho na temat finansów, na temat kwot, natomiast to, co widzą przeciętni mieszkańcy, to widzą to, że zaciągamy kolejne kredyty i widzą to, że inwestycje, które miały być zaplanowane, ich po prostu w mieście nie ma, wobec czego no, ja się zastanawiam, czy przeciętny Kowalski, który spojrzy obiektywnie na miasto Poznań, stwierdzi, że faktycznie to miasto idzie w dobrym kierunku, tak? No moim zdaniem nie i tutaj no niestety te argumenty nawet
nawet jeżeli te kredyty są stosunkowo lepiej oprocentowane i miastu to się bardziej opłaca, no to tak czy inaczej mamy do czynienia z dużą kwotą, która przy racjonalnym gospodarowaniu finansami publicznymi nie musiałaby być być może podejmowana, wobec czego no, dla mnie to jest tutaj sytuacja absurdalna. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie poprze tego projektu uchwały, który dzisiaj będzie dyskutowany na sesji Rady Miasta Poznania. Dałoby się te 600 milionów wygospodarować w budżecie? Pewnie by się dało, no, ale to wiązałoby się z drastycznymi cięciami budżetowymi. Generalnie finansowanie dużych inwestycji przy pomocy kredytów bardzo nisko oprocentowanych, na przykład z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które naprawdę są oprocentowane na no na śmiesznie niskim poziomie, tak? No, przeciętny Kowalski może tylko pomarzyć o takim oprocentowaniu. I finansowanie z tego dużych inwestycji jest jak najbardziej dla miasta korzystne, wpływa na pozytywnie na rozwój gospodarczy tutaj u nas, w związku z czym nie ma nic złego w zaciąganiu takich korzystnych kredytów i finansowania z nich inwestycji. Gdyby te kredyty były przeznaczone na bieżące wydatki, na konsumpcję, na podwyżki, to oczywiście po pierwsze byłoby to niezgodne z prawem, bo nie można finansować wydatków bieżących kredytami, ale byłoby niekorzystne z punktu widzenia finansów miasta. Natomiast finansowanie inwestycji z kredytu jak najbardziej pozytywne. A dzisiaj dogrywka do tej rozmowy na sesji Rady Miasta, ostatniej przed wakacjami. Przypomnę, dziś moimi państwa gośćmi byli poznańscy radni Tomasz Lipiński, Platforma Obywatelska, Mateusz Rozmiarek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.